Loża radiowa. Jest z nami pierwszy gość, Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, posłanka i kandydatka do Europarlamentu z okręgu opolsko-dolnośląskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, pani poseł czy pani posłanko? Bo ostatnio mamy takie językowe z gośćmi dywagacje, rozważania, czy pani poseł, czy pani posłanko. Nie przywiązuję do tego zbyt dużej uwagi, więc jak państwu jest wygodnie, ja na co dzień mówię, że jestem posłem. Dobrze, więc pani poseł, jest pani jedynką na liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu opolsko-dolnośląskim. Patrząc na konkurentów ugrupowania Kukiz 15, czyli na Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Europejską, to tam też są kobiety na pierwszych miejscach na listach. Czy coś się zmieniło w polskiej świadomości, w polskiej polityce, że kobiety są na jedynkach? Sprostuję, jestem kandydatką na razie na tę jedynkę, dlatego że to jest wiele jeszcze czynników, które się musi na to złożyć, a przede wszystkim musimy zarejestrować listy. Czyli kandydatką na kandydatkę tak naprawdę. Tak, rzeczywiście. Czy coś się zmieniło? Ja myślę, że to, że są kobiety na jedynkach, to wreszcie dochodzi do głosu taka linia, że jednak kobiety mają kompetencje, doświadczenie i odpowiednie warunki do tego, aby reprezentować jakieś grupy interesów lub konkretne interesy, szczególnie w tym wypadku Polski, a nie tylko i wyłącznie stają się liczbą parytetową, do której obliguje ustawa. I to jest pozytywne i to jest dobre. Zresztą też zostałam tak posłem z ramienia Ruchu Obywatelskiego i dostałam propozycję objęcia mandatu, objęcia numeru jeden na liście. Nie z tytułu parytetu, tylko z tytułu na moje kompetencje i doświadczenie i cieszę się, że one się przydadzą być może również teraz, reprezentując Polskę w Parlamencie Europejskim. No właśnie, bo kobiet na listach generalnie jest więcej niż było kilkanaście lat temu, ale to dlatego, że jest ten parytet, że jest obowiązek, żeby kobiety były w odpowiednim procencie reprezentowane na listach wyborczych, a jedynki nie dlatego, że jest taki nakaz, ale dlatego, że ugrupowania uznały, że te panie, po prostu ci ludzie będą odpowiedni, żeby zebrać jak najwięcej głosów na liście. I to jest prawdziwy sukces i to jest sukces, mam wrażenie, tych odważnych kobiet, które pojedynczo, być może w małych ilościach, ale decydowały się na udział w polityce, albo decydowały się nie ze względu na parytety, tak jak ja, tylko ze względu na przykład na swoje kompetencje, bo to te kobiety, które wystarczy odwagi i świadomości, mogą zarażać inne i pokazywać, że tak można. Natomiast ja uważam, że jednak właśnie wciąganie, przepraszam za kolejne, jest kobiet do polityki tylko i wyłącznie ze względu na parytety, nie przysłuży się dobrze kobietom, bo szczerze to się tak dzieje, że mężczyźni, też. No właśnie, a nie polityce, to się tak dzieje, że mężczyźni biorą z reguły te kobiety na te parytety, które później muszą, albo oczekuje się, aby były wdzięczne za to miejsce na liście i w takim wypadku, no nie potrafią się trochę buntować, nie potrafią walczyć o prawa tych kobiet, no bo są gdzieś przytłumione, ale temu pomaga, no niestety, albo przeszkadza ordynacja wyborcza, która tak jest skonstruowana. Ja uważam, że jakby były jednomandatowe okręgi wyborcze, to wiele więcej kobiet by wygrywało w uczciwych, równych konkurencjach, bo tak popatrzeć na samorządy, na organizacje pozarządowe, na firmy. Coraz więcej kobiet jest, które po prostu są samodzielne, świadome. Prezeski. Tak, prezeski. Samodzielne, świadome, odważne, aktywne, potrafią godzić wiele ról i myślę, że im potrzeba tej możliwości, aby chciały konkurować, ale na równych zasadach z mężczyznami. A jak będzie pani konkurowała z pani kontrkandydatkami, czyli z jedynkami pozostałych list? Też również mam wrażenie i mam oczekiwania, że na podstawie propozycji programowych, na podstawie tego, jakie mamy, co mamy do zaoferowania, swoich własnych kompetencji, dyskusji, merytorycznej dyskusji, ale też wyobrażam sobie później współpracę na różnych obszarach, na różnych polach z paniami, gdyby się udało nam wszystkim dostać do Europarlamentu. Mam takie poczucie i tego właściwie bym oczekiwała od swoich teraz kontrkandydatek, ale tak naprawdę później pań, które będą współpracować, że będziemy reprezentować wspólnie Polskę na zewnątrz, interesy polskich przedsiębiorców, rolników, polskich kobiet, organizacji pozarządowych. Z tego, co znam, życiorysy kontrkandydatek, to wszystkie gdzieś o te obszary się ocierałyśmy, że będziemy wspólnie jednym językiem dbać o te interesy, jako że Polska tej polityki zagranicznej wymaga wspólnej. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Loża radiowa. Przed nami druga część rozmowy z naszym gościem, a jest nim Agnieszka Ścigaj, poseł Kukiz 15 i kandydatka na kandydatkę do Europarlamentu. Z naszego okręgu opolsko-dolnośląskiego. Pani poseł, takie pytanie natury fundamentalnej, bo oczywiście europosłowie reprezentują interesy swojego kraju.
swoich obywateli, ale także w jakiejś mierze wpływają na kształt Unii Europejskiej. I w tych wyborach mamy bardzo dużo ugrupowań o różnych poglądach, które mówią, że trzeba Unię reformować od wewnątrz. I mam nadzieję, że Kukiz też wchodzi do takiej swego rodzaju koalicji różnych nowych ugrupowań. To jest Ruch Pięciu Gwiazd z Włoch na przykład. To jest Żywy Mur z Chorwacji. To jest taka partia Akel z Grecji, tak? Teraz z Finlandii. Bardzo jakby spora siła, znaczy nie wiem jak politycznie, tak, ale tych ugrupowań jest co najmniej kilka. Tak, rzeczywiście. I to są ugrupowania, które w swoich krajach pomału zbierają coraz większy elektorat. To są ugrupowania, które są rzeczywiście reformatorskie. Czasem się używa sformułowania antysystemowe, natomiast ja wolę to sformułowanie reformatorskie, dlatego że ona pokazuje perspektywę rozwoju i zmian, która jest absolutnie konieczna. Przeciwnicy mówią, że populistyczne. No właśnie, bo wszystko, co się wiąże ze zmianami i z tym, że odnosi się i odwołuje do obywatela i do jego oczekiwań, co jest absolutnie powinno być kluczem w demokracji, to jest nazywane populizmem. I paradoks polega na tym, że tego słowa używają ugrupowania albo politycy, którzy w pierwszych słowach każdego tekstu zaczynają od demokracji i konstytucji. A jeżeli się mówi o tak demokratycznym narzędziu, jak na przykład referendum, w przypadku Unii Europejskiej jeden z postulatów to jest na przykład referendum, e-demokracja w połączeniu z decydowaniem obywateli. Jak mówi się o inicjatywie, obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, to oni się krzyją, że to jest populizm. No nie, właśnie to jest centrum, to jest sedno demokracji. Współdecydowanie i liczenie się z tym, co większość, co obywatele mają do powiedzenia. Ta Unia Europejska przechodzi kryzys i chyba nie mamy wątpliwości. Widzimy to dokładnie po kryzysie migracyjnym, po uzależnianiu albo współuzależnianiu polityki energetycznej od Rosji. Tak, mamy do czynienia z Brexitem. To jest absolutny syndrom kryzysu. I jakby te ugrupowania, które o ugrupowaniach reformatorskich, które mówią, że czas na zmiany, trzeba coś zmieniać, mówią populistyczne, to jest po prostu zakłamanie, bo to one doprowadziły, rządzą tam od początku powstania Unii na zmianę w różnych barwach, ale tak naprawdę tworzyły tą Unię Europejską i doprowadziły do muru, można powiedzieć, do muru, który albo obywatele przewrócą, albo tak naprawdę wejdą takie ugrupowania, o których pan wspomniał, jak nasz, które zaproponują konstruktywne reformy Unii Europejskiej, aby rzeczywiście ten bunt społeczny w jakiś sposób wysłuchać i zrealizować jego postulaty, które pojawia się w różnych państwach. Więc my jesteśmy rzeczywiście takim ugrupowaniem i te ugrupowania, które są z nami partnerskie, opracowały przez ostatnie miesiące konkretne punkty, 10 punktów, które chcemy zrealizować i o nich będziemy głośno mówić na forum Parlamentu Europejskiego. To zanim o tych punktach, to jeszcze przedstawię najnowszą informację. Szwedzki think tank Timbro przygotował, jak co roku, indeks autorytarnego populizmu, czyli wskaźnik pokazujący, jak dużą popularnością cieszą się partie, które wyżej stawiają wolę ludu niż ograniczenia ustrojowe. I Polska znalazła się wśród czterech krajów, gdzie takie ugrupowania są najsilniejsze, a za te ugrupowania został uznany Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15. No ale właśnie teraz pytanie jest w takim razie, może zacząć trzeba mówić, jeżeli jest wprost definicja, że ugrupowania, które uznają wolę ludu za naczelną, a przecież tak jest główna zasada demokracji, nazywane są populistycznymi, to może w końcu zaczynają się odczarować i mówić, że ten populizm to jest coś bardzo, bardzo pozytywnego i należy się nim kierować, no bo rzeczywiście nie mogę się z tym zgodzić. Jeżeli jest ugrupowanie, które mówi tak, przepraszam, to nie politycy są tą elitą tylko i wyłącznie, która lud uważa za głupi, no przepraszam, że użyłam tego słowa, no bo tak można powiedzieć, no, tak, my wybierzcie nas co 4 lata, my wam wszystko obiecamy, bo wiemy lepiej, a potem się siedźcie cicho, nie interesujcie się niczym, bo wy jesteście po prostu głupsi od nas, my jesteśmy ci mądrzejsi. A ich mądrość polega tylko na tym, że po pierwsze ułożyli systemy wyborcze tak, żeby wygrywać, po drugie mają dostęp do środków masowego przekazu, mają pieniądze tych ludzi, których nazywają głupcami, przepraszam. I za te ich pieniądze bardzo często za pomocą nachalnej propagandy ich oszukują. Więc trudno mi sobie się odnieść do tego typu rankingów, chyba że tylko w takim podejściu. To w takim razie te ugrupowania to są te najbardziej demokratyczne ugrupowania, które wsłuchują się, widzą co się dzieje, widzą, że rozwarstwiamy się coraz bardziej, jeśli chodzi o Unię Europejską. Proszę zwrócić uwagę, że 20 lat temu to był taki wskaźnik, który pokazywał, że 90%, 80% pieniędzy na całym świecie ma 20% ludzi, a w tej chwili on się zbliża już do 10%, czyli jest ten przechył.
90% pieniędzy ma 10% ludzi na całym świecie, czyli coraz większa warstwa elitarna, bogata, a coraz bardziej biedniej żyje się ludziom przeciętnym. Więc my jesteśmy rzeczywiście ugrupowaniem, które zwraca uwagę na te potrzeby prostych obywateli, którzy płacą ciężkie podatki, żeby ci politycy za te podatki później ich oszukiwali. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Loża radiowa. W loży jest z nami Agnieszka Ścigaj, poseł formacji Kukiz 15 i kandydat tejże formacji w wyborach do Europarlamentu. Właśnie kandydatka na kandydatkę. Unia Europejska dla, tak mówiąc może troszkę brzydko, przeciętnego zjadacza chleba to jest instytucja, która daje pieniądze do regionu na różne inicjatywy. Czy po wyborach, kiedy będzie nowy parlament, będzie nowa perspektywa finansowa również, coś się może zmienić, jeżeli chodzi o finansowanie, o pieniądze, które do regionu spłyną, oprócz tego, że będzie inny budżet? Oczywiście Unia jest często tak postrzegana, zresztą nie ma się co dziwić, bo to tak namacalnie każdego wyborcy dotyka, jeżeli widzi to, co się dzieje i co się zmienia za pomocą środków unijnych. One rzeczywiście najpierw są wpłacane przez państwa, a potem dystrybuowane według określonych potrzeb i tego, jak się wynegocjuje. Parlament Europejski ma trochę taką drugorzędną rolę, jeśli chodzi o podział środków na regiony, bo to w pierwszej kolejności niestety mówię, bo to jest ten element, który chcemy reformować, to Komisja Europejska decyduje o rozdysponowaniu środków, szczególnie w połączeniu z Radą Europejską i z Radą Unii Europejskiej na poszczególne państwa. Jeśli chodzi o regiony, to się dzieje na poziomie krajowym, czyli w takiej dyskusji rządu pomiędzy samorządowcami. No i w podziale na jakieś programy operacyjne, które dotykają poszczególnie, ale są tu uchwalane. Natomiast wyobrażam sobie rolę europosła tak, że rzeczywiście w pierwszej kolejności to ta dyskusja o podziale środków będzie się odbywać w partnerstwie z samorządowcami Dolnego Śląska, Opolszczyzny, że będziemy walczyć o to, aby tych środków lokowanych w Polsce było jak najwięcej. Natomiast jest jeszcze druga strona, rzadko wykorzystywana przez europosłów, druga ścieżka. Jeżeli się jest rzecznikiem, dobrze umocowanym i współpracującym z regionem, z organizacjami pozarządowymi, szczególnie z organizacjami przedsiębiorców czy samorządowcami, to dodatkowo środki europejskie do regionu można ściągać bezpośrednio z Komisji Europejskiej, a szczególnie przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z innych państw. I tak sobie też swoją rolę wyobrażam. Zanim zostałam w ogóle parlamentarzystą, tak pracowałam, koordynowałam kilkoma projektami europejskimi w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi z innych państw, ale właśnie też bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Pomagałam organizacjom pozarządowym zdobywać te środki. Na Opolszczyźnie akurat mamy organizacje pozarządowe, które naprawdę są prekursorami na skalę prawie że europejską, jeśli chodzi o ekonomię społeczną, czyli tworzenie miejsc pracy w oparciu o biznes, ale dla osób w trudnej sytuacji zawodowej i rzeczywiście jest się czym pochwalić. Wyobrażam sobie dalej tę współpracę z tymi organizacjami. Na ten sektor pozarządowy liczę, tym bardziej, że to, jaki głos ja tam będę miała w Unii Europejskiej, to przede wszystkim będzie się przekładać na to, że będę walczyć, żeby organizacje pozarządowe, które zajmują się sprawami społecznymi, miały pieniądze na infrastrukturę, na mieszkania chronione, na miejsca wsparcia dla osób starszych, na miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, bo na to są pieniądze w Komitecie Ekonomicznym Komisji Europejskiej i razem z tymi organizacjami zamierzam o te pieniądze walczyć na pewno dla Opolszczyzny. Z tego co wiem, to są takie regiony w Polsce, chyba też Dolny Śląsk między innymi, które już przekroczyły ten poziom 70% średniej jakby dochodów Unii Europejskiej, co znaczy, że nie potrzebują takiej pomocy jak do tej pory. Pewnie dostaną pieniędzy mniej. No tak, to jest jedno z kryterium i o to trzeba walczyć, ale to przy nowej perspektywie będzie się opierało dwie rzeczy, będzie się rozbijało dwie rzeczy. Przede wszystkim jak region zostanie zakwalifikowany w programach operacyjnych regionalnych, jak subregiony podzielą te środki, a z drugiej strony no rzeczywiście podział z Komisji Europejskiej nie ma jeszcze wytycznych. Może być taki, że z góry zostaną w jakiś sposób uzgadniane środki na poszczególne subregiony. I to wcześniejsze rozwiązanie, o którym powiedziałam, będzie trochę amortyzować, bo jeżeli by się udało zdobywać środki poza programem operacyjnym, który Polska wynegocjuje, tylko bezpośrednio z Komitetu Europejskiego, z Komisji Europejskiej, z poszczególnych komitetów europejskich, czy na pomoc rozwojową w oparciu o partnerstwo z innych państw, czy jakąś inną pomoc bilateralną, która też będzie się pojawiać, to będzie realne wzmocnienie regionu, trochę omijając ten problem, ale tak naprawdę no, sukces regionu. Tak? A gdyby Opolszczyzna była w subregionie,
regionie razem z województwem dolnośląskim, to tutaj już wtedy kroplówka będzie odcięta. No będzie odcięta, ale to jest nasza wspólna rola i współpraca z 72 samorządami na Opolszczyźnie, tak? I to wsparcie, na które ja liczę i też oferuję ze swojej strony tą ścisłą współpracę, bez względu na barwy polityczne, naprawdę dla samorządy nie powinna wbić polityki. Ja jestem osobą otwartą i liczę na tą współpracę z samorządowcami z Opolszczyzny, a ja ze swojej strony obowiązuję, że będę o nich walczyć bez względu na to, jakimi barwami politycznymi oni się legitymują. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po piosence. Loża radiowa. A w naszym programie ostatnia część rozmowy z Agnieszką Ścigaj, posłanką, która jest także będzie jedynką na liście Kukiz15 w okręgu dolnośląsko-opolskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pani poseł, mówiła pani o takim wspólnym 10-punktowym programie tych ugrupowań reformatorskich czy populistycznych, jak mówią niektórzy. No nie mamy czasu, żeby opisać wszystkie 10 punktów, ale w jakim kierunku one idą? To może ja zblokuję. Rzeczywiście są to konkretne rozwiązania, ale pierwsza część tych punktów dotyczy tak jakby właśnie reform Unii Europejskiej. I to już troszkę wspomniałam, więc jakby wskażę tylko: Europa ojczyzn z dużą podmiotowością każdego państwa, bez dominacji głównych państw, oparta o większym udziale obywateli, czyli ta inicjatywa obywatelska, europejska inicjatywa obywatelska, e-demokracja, e-voting. Chcemy, żeby Europa, Unia Europejska była dla młodych ludzi, a internet jest tą przyszłością głosowania właśnie w różnych ważnych obszarach dla młodych ludzi. Przede wszystkim walka z korupcją, która jest olbrzymia, a powołanie instytucji prokuratora europejskiego i zapewnienie ochrony wszystkim organizacjom i osobom, które ujawniają przejawy korupcji na poziomie europejskim, żeby te pieniądze, które tam wspólnie wpłacamy, nie uciekały, tak? Przede wszystkim poszanowanie tożsamości narodowej, no i ochrona granic Unii Europejskiej, ale drugi bardzo ważny ochrona granic, czyli przed... Ochrona granic przed uporządkowanie polityki migracyjnej, ale ochrona granic przed niekontrolowaną napływem migrantów. Wzmocnienie przede wszystkim finansowe Agencji Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, która potrzebuje pieniędzy na to, żeby rzeczywiście działać. I zakaz handlu bronią krajom Unii Europejskiej do jakichkolwiek krajów albo instytucji, organizacji uczestniczących w konfliktach zbrojnych. Bo to jest walka z przyczynami tego, że mamy dużo emigrantów, a nie tylko i wyłącznie z radzeniem sobie z tymi problemami. Ale drugi obszar, bardzo ważny, rzecznictwa, taki właśnie, który dotyczy bezpośrednio dbania o interesy, nie kłótni światopoglądowej, nie podziału sztucznego na prawicę i lewicę, tylko w oparciu o logikę. Jest problem określonej grupy, trzeba sobie wyznaczyć, czy jak rozwiązać i poszukać dobrych rozwiązań. Tak chcemy tą politykę uprawiać i teraz... Chcę również zareklamować i zachęcić takie mocne zakotwiczenie w regionie, bo ta druga część będzie się opierać na tych kontaktach bezpośrednich moich, ale ja też chcę powiedzieć, że państwo macie na naszej liście kandydatów jak Katarzyna Liczner, jak Paweł Grabowski, poseł Paweł Grabowski. To są osoby, które będą bezpośrednio odpowiadać za kontakty. I tutaj to rzecznictwo będzie się opierać na tym, aby konsumenci, aby rolnicy, mali przedsiębiorcy mieli możliwość kontaktowania się i organizacje pozarządowe i jakby zdobywania środków unijnych, ale przede wszystkim w oparciu o te grupy zadbanie, aby korporacje nie dominowały i rzeczywiście lobbying ograniczyć tych korporacji na rzecz małych przedsiębiorców, wzmocnienie tych małych przedsiębiorców poprzez to, żeby zróżnicować jednak przepisy, które dotykają dużych korporacji, a małych przedsiębiorców, żeby im było łatwiej, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorców. No i ograniczenie takich szkodliwych działań, jak na przykład wprowadzanie w obrot żywności spoza Unii, żywności opartej na genetycznie modyfikowanej żywności, czy wyhodowanej przy pomocy szkodliwych pestycydów, takich jak glifosat. To są te elementy, o które na pewno będziemy dbać. Ja bym chciała tutaj dłużej powiedzieć więcej konkretów, ale myślę, że w tej kłótni światopoglądowej na prawicę i lewicę, w której no niestety zakochały się obecnie rządzące partie, próbują ją przerzucić. Trzeba kogoś, takich osób jak my, jak z naszego ugrupowania, które będą głosem w Unii Europejskiej tych konkretnych grup. To jeszcze na koniec zapytam, jak pani ocenia szansę formacji Kukiz15 w tych wyborach? Bo jeśli chodzi o sondaże, to bywa różnie. No ostatnio nie najlepiej, bo niecałe 3%. Panie redaktorze, ja jestem realistką i też socjologiem, więc mogę powiedzieć z tej perspektywy. Oczywiście uważam, że nie jesteśmy ugrupowaniem, które wygra i tutaj robiłabym dziwny PR, który często się zdarza takim politykom PR-owym, jak mieliśmy już do czynienia na scenie politycznej. Oceniam szansę, że ten nasz elektorat, ten ponad milion wyborców,
wyborców, który cały czas jest stałym elektoratem i rozumie te trudne sprawy, o których my mówimy, on przy nas zostanie, pomoże nam co najmniej 4-5 mandatów otrzymać. No, 4-5 mandatów to już takie solidne przekroczenie progu wyborczego. No tak, tak. I na to liczymy, na to liczymy. Jeszcze jedno, o co prosimy nasz elektorat i elektorat, który absolutnie nie chce, aby zabetonować scenę polityczną na stałe, na popisowe ugrupowania takie, które najchętniej widziałyby tą polaryzację i wcisnęły na wszystkich, że jest jednak takie ugrupowanie jak Kukiz 15, które samodzielnie, trudną, niefinansowaną z waszej kieszeni i bez PR-u sztucznego idzie drogą, ale idzie po wasze interesy, więc taki mój apel, żeby pomyśleć o tym, że jeżeli na lata nie chcecie to, co jest od 30 lat, aby tak się stało i rzeczywiście drzwi obrotowe działały jak działają, to warto zaufać mniejszym ugrupowaniom, które naprawdę starają się o to być waszymi rzecznikami. Bardzo dziękujemy za udział w programie. Naszym gościem była dzisiaj Agnieszka Ścigaj. Loża radiowa.